Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Już 29 października w Muzeum Regionalnym w Jaśle odbędzie się wernisaż wystawy Zegary ze zbiorów Muzeum Regionalnego. O wystawie, o wernisażu opowie nam sam pan kustosz Muzeum Regionalnego w Jaśle, pan Alfred Sepioł. Ta wystawa to będzie kolejna wystawa w tym roku, właściwie ostatnia, zamykająca rok wystawienniczy 2013 i będzie to wystawa prezentująca naszą kolekcję zegarów. Oczywiście na stałej ekspozycji znajdują się zegary, których jakby nie ruszamy. Są to zegary głównie XIX-wieczne, natomiast na tej wystawie czasowej pokażemy tą część zbioru zegarów, która na co dzień nie jest udostępniana zwiedzającym. Będą tam zegary historyczne, począwszy od połowy wieku XVII, czyli będzie zegar kaflowy, będą zegary kominkowe, zegary latarniowe, zegary stołowe i duża kolekcja zegarów ludowych, tak zwanych schwarzwaldzkich, które liczą tak mniej więcej 100-110 lat. Są to zegary przeznaczone dla wsi, dla odbiorcy wiejskiego. Nie są za bardzo różnorodne, to znaczy są dwa typy tych zegarów. Zegary takie skrzynkowe, prostopadłościenne, które posiadają bardzo ciekawe tarcze zegarowe, tak zwane cyferblaty, bardzo barwne i kolorowe. A druga część tych zegarów schwarzwaldzkich to są zegary z kukułkami. No, bardzo piękne i znane powszechnie, z tym, że te nasze są dosyć wyjątkowe, ponieważ były zbierane przez doktora Cadiego przez wiele lat i jest to już taka staranna, można powiedzieć, kolekcja, którą no, możemy się poszczycić. I dodam, że zegary występują w zbiorach różnych muzeów, z tym, że nasza kolekcja jest największą spośród tutaj okolicznych muzeów w naszym powiecie i w powiatach sąsiednich. Także szczycimy się tą kolekcją i od czasu do czasu ją pokazujemy, a zwłaszcza w końcu roku, przed świętem zmarłych, kiedy człowiek się zastanawia nad tym mijającym czasem, trzeba jednak pokazać te urządzenia techniczne, które mierzą czas od wieków. A ile zegarów liczy sobie tak, no może nie z pełną dokładnością, cała kolekcja? Ja sądzę, że mamy gdzieś około 120 zegarów, ponieważ w ostatnich latach powiększyliśmy nasze zbiory o zakupy, a także przyjęliśmy kilka w formie darów. Także mieliśmy więcej około 120 zegarów. Na naszej wystawie pokażemy gdzieś tak 100 kilka prawdopodobnie, ponieważ wzbogacimy jeszcze to o zegary kieszonkowe i inne, które w naszych zbiorach posiadamy. Także będzie co oglądać. Wystawę zegarów będzie można obejrzeć od 29 października do 31 grudnia. Wszystkich serdecznie zapraszamy.